jesteśmy bezpieczni. Made it through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a deep inside, Arkadiusz Knida, MMA.pl, a dziś naszym gościem Michał Turyński. Witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Michał, na początku przyjmij gratulacje po ostatnim pojedynku. Dzięki serdeczne. No, poszło po mojej myśli, także się udało wszystko zamknąć na pozytywnie. No powiedz już na spokojnie po pojedynku, jak wrażenia, jak się czujesz, bo jesteś po natychmiastowym rewanżu we Francji, drugi wyjazd i drugi raz zwycięstwo. Tak, drugi raz zwycięstwo, drugi raz w trzeciej rundzie, tylko tym razem już nie pozostawiłem złudzeń, bo po pierwszej walce Fabrice miał zastrzeżenia, że sędzia za wcześnie przerwał walkę, a tutaj już skończyłem ją spektakularnie przed czasem, kolanem z przeskoku, także tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. No trzeba tutaj zaznaczyć, że to twoja technika koronna. Nie? Tak. Bardzo lubię tą technikę, a wiesz, że to się zdarzyło wtedy, kiedy ja w 2013 albo 2014 skręciłem śródstopie mocno w Brazylii, wiesz, i wtedy zacząłem ćwiczyć kolana, ponieważ nie mogłem kopać low kicków. No i tak już zostało, że to jest właśnie moja koronna konkurencja i wykorzystuję ją bardzo często w walkach. No to chyba po tym pojedynku już Francuz nie ma złudzeń i trzeciego pojedynku nie będzie. No mam nadzieję, że nie, chociaż wiesz, no powiem ci tak, mamy go już rozplanowanego całkowicie, także jeżeli federacja WKN będzie chciała, żebym stoczył kolejną walkę z Fabriciem, także nie widzę problemu, absolutnie. A jak się czułeś tam we Francji? Dobrze byłeś przyjęty, jak cała organizacja tego pojedynku i miejsce, w którym walczyłeś? Wiesz co, nasze spotkanie zaczęło się na wyspie Reunion, to jest wyspa na Oceanie Indyjskim. I tam no po prostu bajka, nie? Wyspa tropikalna, super, wiesz, jak się wylatuje z Polski z minus 2 stopni do 34, no to jednak jest całkiem fajna sytuacja, nie? A walka sama we Francji, w Nimes, to podobny klimat jak u nas, także tam raczej nie było jakichś tam, powiedzmy, aklimatyzacyjnych problemów. Już po tej walce pojawiają się jakieś ciekawe propozycje, czy na razie cisza? Właściwie to aktualnie jestem mistrzem dwóch federacji. Federacji King of Kings, w której walczę też od 2014 roku, i federacji WKN. Także powiem ci, że na chwilę obecną sportowo jestem już praktycznie rzecz biorąc spełniony. Jeszcze jedynie pozostało MMA do sprawdzenia, także zobaczymy, co się w najbliższym czasie okaże, jeżeli chodzi o MMA. Ale tak na dobrą sprawę, to ja jestem zawodnikiem wszechstronnym i staram się nie ograniczać w żaden sposób. Jeżeli chodzi o MMA, to już masz jakieś treningi ze sobą? Powiem ci więcej. Ja kiedyś trenowałem bardzo mocno MMA i pomagałem się czołowym zawodnikom przygotowywać, nawet Damianowi Grabowskiemu swojego czasu, ze starych dobrych czasów. Pomagałem też i aktualnie też pomagam Adasiowi Pałaszowi. W Federacji Octagon wiedzie super prym i mam nadzieję, że niedługo dostanie szansę walki o pas. Także cały czas tutaj praktycznie moje drogi przeplatają się i z jiu-jitsu, z Pawłem Szubartem, który 23 Evolution, też tam prowadzę zajęcia, ale też nie wiem, czy każdy wie, bo wszyscy mnie znają ze stójki, że ja już też miałem debiut na Almie. Kiedyś przed kontraktem z King of Kings, z federacją, zacząłem mocno trenować też MMA, także początki mam dość już nawet, można powiedzieć, rozpoczęte. No po tym, co mówisz, to może jakiś fajny sygnał dla organizacji KSW, bo ona teraz dużo kickboxerów bierze, widzisz Arek Brzoszek, Tomasz Sarara, no i oni sobie radzą naprawdę fajnie i to wygląda, te pojedynki budzą zainteresowanie kibiców. Wiesz, no my kickbokserzy po prostu nie szachujemy, my wchodzimy się, bijemy. Wiesz, no ja mam troszeczkę styl taki nietuzinkowy, nietypowy na typowe K1, więc wydaje mi się, że spokojnie bym sobie poradził również w MMA. A jeżeli chodzi, wiesz, o stójkowiczów, no to będzie mi na pewno łatwiej się bić z kimś, kto wywodzi się bezpośrednio ze stójki. Tak samo i Arek powiedział i tak samo Tomek. Wiadomo, że jakbyśmy trafili od początku na dobrego zapaśnika, no to byłoby na pewno ciężko. Ale z czasem, kto wie, ja po prostu na chwilę obecną postawiłem wszystko na stójkę i praktycznie rzecz biorąc zostałem mistrzem trzech federacji Wako Professional, współpracującej z Polskim Związkiem Kickboxingu, WKN i King of Kings, także wydaje mi się, że są dość znaczące federacje. No i słuchaj, no teraz trzeba coś zrobić, żeby była przygoda dalej.
No to rozumiem, że jeżeli pojawia się propozycja na Narodowym z Tomaszem Stararą lub Arkiem Wrzoskiem, to wchodzisz w to. Kurde, nawet bym się sekundy nie zastanawiał, powiem ci szczerze. Na pewno, jeżeli miałbym już debiutować tam dla największej federacji, federacji MMA, która jest tutaj w środkowej części Europy, czyli KSW, wydaje mi się, że no serducha do walki mi na pewno nie zabraknie. Czy umiejętności, tego ci nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno oddaję wielki pokłon dla zawodników, którzy ćwiczą MMA bardzo długo i tutaj się absolutnie z tym mogę zgodzić, że kickbokserzy, ale słuchaj, no czołowi zawodnicy w MMA też zaczynali od kickboksingu. Janek Błachowicz chyba też od stójki zaczynał, z tego co kojarzę. Joanna Jędrzejczyk, więc no oni byli skazywani, dokładnie, byli skazywani też na porażki, natomiast widzisz, jak to sobie całkiem dobrze radzą teraz. Tu popraw mnie, jeżeli się mylę, w amatorce lub w zawodowstwie nie spotykałeś się z Tomaszem Stararą bądź Arkiem Wrzoskiem? Wiesz co, z Arkiem Wrzoskiem taka sytuacja była bardzo ciekawa, że kiedyś współpracowaliśmy bardzo blisko i Arek pomagał mi w przygotowaniach do moich walk zawodowych, za co jestem mu serdecznie wdzięczny. Na tamte czasy bardzo mi pomógł, ponieważ ciężko było mi znaleźć sparring partnera czy gościa nawet do dwójek czy do jakichś zadaniówek, który byłby mojego pokroju. A z Tomkiem Stararą, wiesz co, no przegrywałem na początku, kiedy moja kariera się zaczynała i przegrywałem z nim w Mistrzostwach Polski. Pierwszy mój finał, który w ogóle wystartowałem w Mistrzostwach Polski w 2009 roku. Zresztą Tomek się do teraz chełpi, że mnie pokonał, tylko to było na początku mojej kariery. To jest tak, jakbyś powiedział, że pokonałeś kogoś, wiesz, no nie wiem, w podstawówce czy gdzieś tam, nie? Tutaj ja teraz jestem w innym miejscu fizycznie. Jestem cięższy od tamtego momentu o 15 kg. Jestem też, zacząłem współpracować z różnymi ludźmi i z fizjoterapeutami i z osobami od przygotowania motorycznego, którzy mnie ukierunkowują w tym temacie. Także ja teraz jestem w innym miejscu fizycznym, więc wydaje mi się, że takie starcie już byłoby całkowicie w inną stronę. Ale widzę, jak właśnie wspominasz o tej sytuacji z Tomkiem, że to jest taki fajny smaczek właśnie pod zestawienie, nie? Tak, no powiem ci szczerze, ja zawodników zawsze traktuję tak, jak wiesz, jak sam chciałbym być traktowany. Ja nie przenoszę mojej jakiejś tam animozji z życia osobistego do walki w ringu. Zawsze chcę tak samo wygrać z każdym. Z Tomkiem przegrałem i tutaj nie mam jakichś tam, powiedzmy, też wytłumaczeń. No na tą chwilę on był w sztosie formy. Ja zaczynałem, a teraz już mogłyby się role odwrócić, także jeżeli doszłoby do takiego starcia, to ja to starcie biorę w każdej chwili. Bo na pewno oglądałeś walkę Arka z Tomkiem, ona dostarczyła naprawdę dużo emocji. Widząc Tomka w tamtej dyspozycji, on oczywiście dał bardzo dobry pojedynek, ale czy ty, jeżeli miałbyś stanąć naprzeciwko niego, to widzisz siebie jako zdecydowanego faworyta, widząc ten ostatni pojedynek? Wiesz co, powiem ci tak, ja zawsze widzę siebie jako faworyta z prostego względu, ja zawsze wychodzę do walki wygrywać i tutaj mnie nie ma jakiegoś tam, powiedzmy, innego wyjścia, ja zawsze wychodzę, żeby wygrać i z Tomkiem Stararą tym bardziej chciałbym wygrać i tutaj jego poprzednie walki praktycznie rzecz biorąc nie zmienią mojego podejścia, ja do każdej walki się szykuję jak do walki z mistrzem świata i tutaj nawet z najlżejszym zawodnikiem, a bywało też w mojej karierze, że też nie miałem samych sztosowych zawodników, ale za każdym razem coś się może wydarzyć, coś może pójść nie tak, no to jest waga ciężka, tutaj nie ma sentymentów, nie? Ale oglądałem walki, śledzę, także wydaje mi się, że spokojnie na tym poziomie bym sobie poradził. Oczywiście to nie jest żadne uderzenie w Tomka, bo dał kapitalny pojedynek i nawet miał swoje momenty. Tak, 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 dokładnie i też nie wykorzystał tych momentów, to też się zgodzę. Tak. A o walkę Arka Wrzoska z Tomasem Mozem miałeś szansę zobaczyć? Oczywiście, też widziałem i powiem ci, że tutaj była bardziej walka stójkowa, chociaż ja myślałem, że Arek szybciej pozwoli wstać zawodnikowi, bo tak na dobrą sprawę w tym parterze też za dużo nie zrobił, ale walka od początku do końca, praktycznie rzecz biorąc, pod dyktando Arka, ten jeden cios tam był taki powiedzmy dla Arka niebezpieczny, no ale Tomek nie potrafił tego Możny wykorzystać w żaden sposób. Praktycznie od początku był zbity do defensywy, także 100% dla Arka. No teraz to wydaje się pewne, że Arek wystąpi na Narodowym, bo to Warszawa, tak? I dużo kibiców przyjdzie dla niego. Ale patrząc na karierę, on dopiero tak naprawdę ma początki w MMA. Wstawianie go od razu z zawodnikiem MMA, to chyba będzie trochę jednak niepotrzebne. Patrząc na to, jakie daje walki widowiskowe ze stójkowiczami, to chyba to powinno się utrzymać jeszcze trochę, nie?
Tak, no powiem ci, na pewno będzie pierwszym elementem, który będzie w Warszawie, tak? Wiadomo, że zawsze opiera się wszystkie elementy o lokalnych zawodników. No powiem tak, jeżeli będzie taka sytuacja i będzie potrzeba, to ja jestem, staję w szranki i bijemy się do końca. No i jeszcze na koniec zapytam ciebie o Glory, bo tam masz jeden pojedynek wygrany i w zasadzie pewnie dużo kibiców zastanawia się, dlaczego ty nigdy już później nie zawalczyłeś w Glory, czy jakakolwiek propozycja się pojawiała, no przecież wygrałeś ten pojedynek. Nie? Powiem ci więcej, ja miałem wielowalkowy kontrakt, natomiast mogę sobie tylko na chwilę obecną wymyślić jakieś rozwiązanie, ponieważ wtedy była reorganizacja w strukturach Glory i po prostu te walki nie dostałem przez najbliższy rok. Mimo tego, że wygrałem z dobrym klasowym zawodnikiem Katalinem Morosano, nawet wchodziły takie pogłoski o rewanżu, też się zgodziłem się na każde warunki, natomiast no, tak jak gdyby wszystko ucichło. Nie? To dla mnie też jest dziwne, podobnie jak decyzja o wykluczeniu Arka, nie wiem, Glory troszeczkę jest stronnicze, być może pokrzyżowałem plany federacji, nie mam pojęcia, natomiast szkoda, ponieważ wtedy byłem dobrze przygotowany i wydaje mi się, że ta przygoda mogłaby się pociągnąć jeszcze troszkę. Ja zawsze śledzę ten kickboxing, też ciekawość taką i fajne miejsce to One Championship. Tam pojawiały się propozycje dla ciebie, czy... Wiesz co, no powiem ci tak, złożyliśmy papiery tam też, natomiast na pewno też pewne rzeczy związane są z komercją, tak, z czystą komercją. No, ja też nie mogę sobie pozwolić walczyć tam za powiedzmy $500 czy coś tam, nie? Jeżeli padnie propozycja odpowiednia, która będzie mnie satysfakcjonowała, a w tej chwili aktualnie posiadam 5 tytułów zawodowego mistrza świata, 3 federacji, dlatego tutaj kwestie już tylko i wyłącznie pieniężne brałyby rolę. Biłbym się tam bez problemu. Fajny jest kickboxing, nawet w małych rękawiczkach wydaje mi się, że bardziej jest efektowny. To można powiedzieć różne rzeczy. Na pewno w rękawicach można zacisnąć pięści i uderzyć mocniej. To też się przekonałem o tym. Ale wydaje mi się, że One Championship jak najbardziej. Jeżeli pojawiłaby się propozycja, czy wtedy federacja by się zgłosiła do mnie, to też jadę. Miałem też możliwość walczyć w Chinach, także znam już tamte rejony. No co, Michał, ja ci jeszcze raz gratuluję, dziękuję za rozmowę. No i co? Myślę, że fajnie by było, jakby udał się ten narodowy, bo to też by było takie docenienie twoich osiągnięć w naszym polskim kickboxingu. Tego ci oczywiście życzę, a jeżeli chcesz coś dodać na koniec, to proszę bardzo. Jestem otwarty na propozycję walki w MMA, jak najbardziej ze strony KSW jestem jak najbardziej do dyspozycji. Jeżeli będzie taka potrzeba, to podejmuję rękawice i walczę z każdym. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safe to bad. Jesteśmy bezpieczni.